Siema, ja jestem Trzeci i witam was w kolejnym odcinku z Pet Simulator 99 na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku zrobię sobie opening jajek z Backrooms eventu, ponieważ słuchajcie, ogólnie ten event już przez jakiś czas trwa, a ja tak naprawdę tych jajek w ogóle jeszcze nie otwierałem, także słuchajcie, zanim oczywiście zacznę te jajka otwierać, to na samym starcie zostawcie suba z dzwonkiem oraz łapkę w górę pod tym filmem. Słuchajcie, myślę, że nie ma co przedłużać, no i tak naprawdę słuchajcie, tak jak właśnie przed chwilą powiedziałem, ten event już przez jakiś czas tak naprawdę trwa, a ja tych jajek jeszcze w ogóle nie otworzyłem, ani jednego, także to będą moje pierwsze jajka właśnie z tego eventu, które sobie otworzę. No i słuchajcie, tak naprawdę jako, że ten event już trochę trwa, a ja w sumie żadnego peta z tego eventu nie mam, no to słuchajcie, te jajka otwieram tak naprawdę jedynie po to, żeby trafić już peta, bo inne pety mi się raczej nie przydadzą. I tak naprawdę, no, opłaca mi się otworzyć tylko to jajko właśnie po huge peta, także oczywiście będę te jajka otwierał tak naprawdę tylko i wyłącznie w celu właśnie trafienia huge peta. No ale słuchajcie, oczywiście zanim zacznę je otwierać, no to muszę sobie słuchajcie wyposażyć enchanty. Także ja słuchajcie właśnie tutaj klikam, już sobie przechodzimy właśnie do enchantów, no i słuchajcie, te enchanty sobie tutaj zdejmę, no i wyposażmy sobie enchanty oczywiście na szczęście. A więc na pewno, żeby tutaj trafić tego huge peta, no to na pewno dużo pomoże mi ten enchant, czyli właśnie huge hunter, także słuchajcie, wyposażam sobie właśnie ten enchant, oprócz tego wyposażam sobie shiny huntera, no i wyposażmy sobie również właśnie tutaj różne enchanty pod szczęście w jajkach, także słuchajcie, okej, dobra, mamy takie enchanty wyposażone, myślę, że jest jak najbardziej dobrze. No i słuchajcie, oprócz tego myślę, że warto byłoby również odpalić jakąś potkę, bo to też na pewno zwiększy mi szanse na trafienie tego huge peta. Także odpalę sobie tutaj najmocniejszą potkę na szczęście, jaką aktualnie mam, czyli tutaj piątkę sobie odpalam, okej, dobra. No i słuchajcie, myślę, że w tym momencie mogę już sobie te jajka właśnie zacząć otwierać. A więc no dobra, słuchajcie, nie przedłużam, odpalam oczywiście tutaj auto hacza, żeby tutaj mi się to otwierało właśnie jak najszybciej, więc okej, dobra. No i tutaj zaczynamy sobie to otwierać, więc dobra, uwaga, proszę bardzo, po 55 jajek będę otwierał, także naprawdę tutaj sporo tych jajek będę miał i mamy na porządku tutaj już złotego peta, także okej. Nawet jak widzicie, tych złotych petów na razie całkiem sporo leci, więc jak najbardziej jest dobry początek w sumie. Okej, zobaczmy w ogóle, jakie mamy tam pety na górze, bo ja za bardzo, właśnie szczerze mówiąc, nie przyglądałem się temu i no, tak jak mówiłem, ten event już no, trochę czasu trwa, a ja w ogóle w tym evencie nie otworzyłem jeszcze żadnego jajka przed tym odcinkiem, także no myślę, że fajnie tutaj właśnie nagrać taki odcinek i otworzyć sobie te jajka, bo no tak to bym w sumie w ogóle tych jajek nie otworzył, także no dobra. Lecimy sobie dalej, mamy tutaj słuchajcie na pewno pety, jednego w sumie peta ze znakami zapytania, no i tego huge peta, na którym tak naprawdę mi jedynie zależy, bo na innych petach mi no w sumie za bardzo nie zależy i otwieram te jajka tylko po to, żeby trafić huge peta, więc no mam nadzieję, że to się uda. No i dobra, słuchajcie, mamy tutaj takie oto różne pety i mieliśmy tutaj słuchajcie przed chwilą z tego co widziałem właśnie peta ze znakami zapytania, także jest najbardziej, jak najbardziej fajnie, ponieważ słuchajcie, mamy już całkiem no w naprawdę szybkim czasie peta, na którego są znaki zapytania, czyli jest to tak naprawdę najlepszy pet poza tym huge petem, którego da się tutaj trafić z tego jajka, także no naprawdę bardzo dobrze, więc tutaj szanse na huge peta jak najbardziej rosną, jest naprawdę no całkiem blisko można powiedzieć, skoro już mamy w tak szybkim czasie peta ze znakami zapytania, to zazwyczaj no nie trafia się tych petów ze znakami zapytania jakoś bardzo szybko, a tutaj trafiłem go no bardzo szybko, to no tutaj jak najbardziej jest to na pewno coś fajnego, więc dobra, zobaczmy, mamy tutaj takie oto pety, no i słuchajcie, w ogóle poza znakami zapytania, najlepszym petem jest taki niebieski, no więc dobra, czy mamy tutaj jakiegoś niebieskiego peta, no na razie ich nie widzę, więc poczekamy sobie może chociaż teraz właśnie na minimum tego peta niebieskiego, na którego mamy 0,54 chyba procenta, okej, teraz mamy właśnie go, jest to ślimak, słuchajcie, co ciekawe, znowu mamy tego peta, więc no, jak najbardziej idzie całkiem dobrze, idzie całkiem dobrze, mamy też sporo złotych petów, i słuchajcie, w ogóle mam pewien pomysł, bo słuchajcie, jak widzicie, ja sobie tutaj oczywiście cały czas otwieram, ale myślę, że możemy sobie to tutaj zrobić jeszcze lepiej, więc odejdźmy od tych jajek, halo, dobra, czekajcie, bo chcę, żeby to się tutaj przestało otwierać, dobra, no i słuchajcie, w tym momencie myślę, że możemy sobie tutaj ustawić autohacza jakoś inaczej, czyli słuchajcie, myślę, że możemy sobie zrobić tutaj najmocniejsze jajka, czyli same złote, 50 razy będzie droższy koszt, ale słuchajcie, no tutaj muszę zrobić wszystko, żeby te jajka się właśnie otwierały jak najlepsze, jak najwięcej i w ogóle, żeby trafić tego huge peta, także uwaga, dobra, robię tutaj wszystko, żeby po prostu było jak najlepiej, tylko nie wiem, czemu teraz mi się to samo automatycznie nie otwiera.
Może tutaj, słuchajcie, muszę sobie to tak włączyć. Okej, dobra, tak to musimy zrobić, więc okej, teraz będą się wydawały monety tak naprawdę najwięcej jak tylko siada i tak dalej. Także no dobra, lecimy tutaj z tym oczywiście cały czas. Zobaczymy, co tutaj będzie. Okej, więc dobra, uwaga, mamy tutaj złote pety. No i tutaj nie wiem w sumie, czy ten koszt jajek rzeczywiście jest taki droższy. No nie wiem, słuchajcie, jak to do końca działa, bo myślałem, że tutaj będą jakby same złote pety, ale słuchajcie, tak nie jest, więc nie wiem dlaczego w sumie. Może odejdę od tego, bo ja, słuchajcie, szczerze mówiąc, nigdy z tego nie korzystałem do tej pory. Zawsze po prostu na autohaczu otwierałem po prostu zwykłe jajka. No i słuchajcie, tutaj mamy wykluć tylko złote zwierzaki za 50 razy koszt jajka. I nie wiem, o co chodzi, ale tutaj mi się to nie wykluwają same złote pety. Być może to działa po prostu na wszystkie jajka, ale oprócz właśnie na takie jajka eventowe, no nie wiem, o co chodzi, słuchajcie, bo jak widzicie tutaj, no nie są same złote pety, więc no nie wiem, zobaczmy, może tutaj wszystko sobie włączmy naraz i może teraz to jakoś zadziała. No nie wiem, być może to na event po prostu nie działa. No i słuchajcie, nie, no to ewidentnie tutaj nie działa jakoś, bo no jak widzicie, no mam wszystko odpalone, a tak naprawdę no cały czas otwiera mi się mniej więcej to samo. No ale dobra, słuchajcie, no odpaliłem wszystko, zrobiłem wszystko, co w mojej mocy tutaj i co mogę zrobić, żeby tutaj te szanse na huge peta były jak największe, bo oczywiście mamy tutaj różne enchanty fajne wyposażone, między innymi huge huntera i różne enchanty pod szczęście i tak dalej, też shiny huntera. Mam również oczywiście odpaloną podkę, chociaż słuchajcie, z tego co widzę, to po lewej stronie na dole mamy napisane, że wszystkie takie jakby boosty są zapauzowane. Czyli słuchajcie, niestety ta podka jest zmarnowana, bez sensu ją odpaliłem, bo ona w ogóle mi nic nie daje, czyli ta podka niestety nie działa. Czyli słuchajcie, no najprawdopodobniej właśnie ten auto hatch też dlatego tak nie działa, czyli po prostu tutaj no bardzo możliwe, że nawet enchanty nie działają. Chociaż nie, no enchanty powinny działać, ponieważ się wyświetlają jakby nad jajkiem te enchanty. Chociaż no nie wiem, bo podka też się wyświetla, a jakby teoretycznie ono nie działa. Także słuchajcie, no nie wiem, czy w ogóle było sens, żebym to wszystko odpalał i tak dalej, no ale warto zawsze spróbować, zawsze warto mieć wszystko odpalone niż tego nie mieć. Także no dobra, no mam nadzieję, że ten huge pet wypadnie, chociaż słuchajcie, teraz troszeczkę w to zwątpiłem już, skoro zauważyłem, że no nie do końca to wszystko tutaj działa w tym evencie. I jest to wszystko tak jakby zapauzowane i zablokowane, także no jest to na pewno minusem, ponieważ no okej, teraz mamy, słuchajcie, przynajmniej coś lepszego, ponieważ mamy tego peta chyba ze znakami zapytania, tak jest, więc mieliśmy tego peta ze znakami zapytania, więc jak najbardziej fajnie. Znaczy, przepraszam, nie ze znakami zapytania, chociaż nie, czekajcie, zobaczmy. Nie, przepraszam, on nie jest ze znakami zapytania, a wcześniej chyba mówiłem, że on jest ze znakami zapytania. A my tutaj nie mamy żadnego peta ze znakami zapytania, więc słuchajcie, to jest po prostu pet najlepszy przed huge petem, więc okej, o to chodzi, po prostu najlepszy pet poza huge petem, nie licząc huge peta. Trochę już dzisiaj trafiliśmy, więc nie jest jakoś najgorzej. No ale tutaj słuchajcie, tak jak mówiłem, mnie te pety jakoś za bardzo w sumie nie interesują i otwieram te jajka przede wszystkim, tak naprawdę w sumie jedynie po to, żeby mieć huge peta. Także słuchajcie, no miałem nadzieję na tego huge peta, ale słuchajcie, właśnie jak teraz zauważyłem to, że wszystko jest tutaj właśnie zablokowane i zapauzowane, no to okej, teraz mamy znowu tego szkieleta, więc bardzo fajnie. No ale słuchajcie, właśnie te nadzieje mi no spadły trochę, nie ukrywam. No więc słuchajcie, no troszeczkę szkoda, że tak to tutaj jest zrobione, że jakby te wszystkie ulepszenia i podki nie do końca działają, albo nawet i w ogóle to nie działa. No i tak samo auto hatch. A więc to słuchajcie, myślę, że tutaj już możemy sobie w sumie odejść od tego jajka, więc okej, odejdę sobie tutaj. No i słuchajcie, ogólnie no myślę, że w dzisiejszym odcinku to już by było na tyle. Całkiem sporo tych jajek otworzyłem, zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, niestety już peta się nie udało trafić, ale mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem oraz suba dzwonkiem na moim kanale, a ja już nie przedłużam tego filmu, także to by było na tyle, trzymajcie się, no i cześć!